W województwie podlaskim rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 41 tysięcy wniosków o wypłatę świadczenia 500 Plus na 68 tysięcy dzieci. Nowy okres, na który wnioski przyjmowane są od 1 lutego, obejmuje czas od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku. W świadczeniu 500 Plus są zasadnicze zmiany pierwsza uczyniła płatnikiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Druga zmiana dotyczy sposobu wnioskowania. Możliwe jest ono wyłącznie drogą elektroniczną przez platformę usług elektronicznych PUEZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną. Trzecia zmiana, wypłata świadczenia będzie dokonywana wyłącznie na konto bankowe. Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy Podlaskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przypomina, że wnioski na okres trwający do 31 maja 2022 roku powinni składać tylko ci rodzice i opiekunowie, których dziecko urodziło się w 2022 roku lub przed 1 stycznia 2022 roku, którzy do tej pory takiego dokumentu nie złożyli. Jeśli uczynili to do końca 2021 roku, świadczenie wypłaca im gmina i nie należy składać drugiego wniosku na ten sam okres w ZUS-ie. W takiej sytuacji oczywiste jest, że ZUS odmówi wypłaty. Jeśli chodzi o świadczenia na dzieci urodzone w lutym 2022 roku, Rodzice mogą złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe: do 31 maja 2022 roku i od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku, wyjaśnia rzeczniczka. Zaznacza też, by wypełniając wniosek, baczną uwagę zwracać na wybierany okres świadczeniowy. Pozwoli to uniknąć zaskakującej, odmownej decyzji zakładu.